Hello everyone, Filipiński, witam was w kolejnym odcinku serii Filipin w Korei. Dzisiaj z mną jest Łukasz. Siemanko. I ja gram sobie Blitzcrankiem, Łukasz gra Korkim. Ufo Korki. Za darmo był, tak? Na Korei. Tak. Właśnie, opowiadaliśmy wam. No nie wiem dlaczego, oni po prostu dali nam za darmo Korkiego. No, zapewne nie narzekaliście. No ale jak jest Blitzcrank, to musimy Raczej nie było powodu. Do smutku. Szczególnie teraz, kiedy Korki jest tak grany, że tak powiem, w mecie, więc... Przydaje się. Okej, ja już lecę. Blitzcrank jest to... No, musimy na tego, nie wejdę szalonego iść. No pewnie, z Blitzcrankiem nie pójdziecie, tylko troszeczkę spóźniony jestem tym Blitzem. Ale myślę, że tak coś porobimy. Idzie i karma. Lecimy. Ja pierwszy może. O kurdele. O, patrzcie co mam! Wow. Nikt nie flashnie przez ścianę. Zabijesz. Nie jestem pewien. No ale no nie wiem, gdzie ona ucieka. Tak. Nawet jak pójdzie na Executa, to chyba Dips wszedł. Pięknie. No. Nice. Wybardowałeś flesza, ale masz. Jest blada. Pięknie. I na liniach będzie, bo nie będą przynajmniej ci przeciwnicy tak cenni, żeby po prostu zdobyć tą pierwszą krew. Mhm. Bardzo spoko. Będą mieli trochę luzu na tym idzie topie, myślę. Mhm. Ja jeszcze pokażę tutaj na szybko teamy, żeby sobie obczaili ludzie. Kale z TP? No, drugi czas w sumie nie widzę. A Kale gdzie idzie w ogóle? Na support? Nie. Ej, oni nie mają AD Carry. No, AD Carry w ogóle Kale. What? To co my będziemy mieli Riven, na tym bocie? Riven może być. Nie, ja nie chcę grać takich rzeczy strasznych. Nie wiadomo, co tu się będzie działo teraz. Pamiętam teraz, jak była ten, Riven w ogóle, ten, support. Się grało. I powiem ci, że tak ogarniała w miarę i... Co mamy? Kayla, no, Kayla. Aha, no dobra. Jak przyciągniesz, to jest ten, game over, że tak powiem. Dla nich. Aha, i to będzie jakaś... Kapy Kayla. No dobra, zobaczymy, co oni zrobią. Oni są naprawdę strong w takim składzie. Wezmę sobie. No, jakby się tak przyciągniesz, to powinniśmy sobie, że tak powiem, poradzić. No i będą musieli grać super save, no bo mimo wszystko nie masz takiego... No, takiego czego. A nie chciałem za bardzo tego, ale... Okej. Ja mam duży ciastek, ja mogę sobie tutaj radzić, Okej, zagramy sobie tutaj właśnie... Tutaj możesz zabić. Blitzcrankiem, bo ma bardzo fajne zmiany. Po dwu. Znaczy tak. Bardzo fajne, on ma chyba nawet buga i tak naprawdę te zmiany nie są ani trochę fajne. Kale, nie? Dobra, nie dam rady już. Dobra, flesza. Bardzo ładnie, niszczymy. A ciasno tutaj na tym bocie. Chodź tu! A prawie mad life wszedł. Prawie, jakby złapał, to by się no. Żebyśmy zabili. No bang. Ale dużo się leczy. To jest chyba rydowa Kale w ogóle, bo ma AD runy. Kiedyś tak grało się Kale. Kiedyś w ogóle Kale nie była za bardzo w mecie i wszyscy uważali, że to jest mega gówniana postać. Wiele osób nie grało jeszcze wtedy w LoL'a. I grało się nią ewentualnie na bocie pod AD Carry. A na tej sobie tych czasów raczej nie pamiętam. Ja tu blokuję. No dawaj. Dobra, nie chcę to podwierzę. Spoko. Uważaj. Tam. Możesz dać mi tego, zabić minionka. Mhm. Już lecę. Sobie tutaj zjadę kopka. Uwaga, bo tutaj jest trash i on coś może kombinować, czy nie? Idę zwardować. Uważaj na siebie. Jakby co, już mam Valkyrie, ale nie chcę marnować many na to. Mhm. Spoko. Okej, ja sobie jem. Ale sobie radzą, bo jest dużo lepiej niż ten. Nie się spodziewał. No bo Kale ma tego... heala i ma też dwa poty. Będzie tak działało, że... Mimo, że ją zbiliśmy ładnie, to... Ona i tak będzie, o... Wyhealowana. Mimo wszystko, trash jest trash. Możesz tu zejść minionka. Dobra, nie ma huka, to trochę bezpieczniej. Czy czekasz na dużego minionka? Właśnie, nie wezmę ci tego, żebyś się wyhealował od razu. Ja nie jestem aż taki pezerny. Nie wiem, czy kogoś grabować, bo oni w obecnej sytuacji mogą nas chyba rozwalić. Nie, no dajmy sobie ten malutki. Okay. Poczekamy na pierwsze dwa itemki czy coś, wtedy możemy działać, myślę. Spoko. Nie daj się grabać. No bo będziemy się... No, będzie dobrze. Dobra, bardzo fajna pozycja. W bardzo fajnym miejscu się zatrzymało to wszystko. Maksujemy Q. Blitzcrank ostatnio właśnie dostał zmiany na W.
Jest też parę bugów właśnie chyba z tym, że krótko, za krótko działa ten speed. O, serio? Mhm. Czasami się zdaje, że za długo bym powiedział, ale moja opinia tylko. Ajajaj, co ja zrobiłem, akurat miniony się poruszyły, nie fajne. No i tak myślę, że w późniejszym etapie gry i tak, że mamy AD Carry, będzie dla nas ten... bardziej pożyteczny, niż to, że oni mają Kayla. Kayle strasznie się mocno bije na początku, więc na to trzeba uważać. Kurde, nie daliśmy SS-a. No i też pomógł, kurczę. To taka jest dziwna sytuacja była. SS? Dobra, sobie to jakoś radzisz. Ja mam tam plus 10, plus. Uuu, idę na mid, idę totalnie. W ogóle widziałeś o tych, które grają, że tak powiem, hybrydowo, że budują sobie Triforce'a. Wtedy na przykład ten nowy itemek na T. I grają tak właśnie AD, AP. Uważaj, Kayle idzie na tego, na mida. Widzę. Jeszcze tam jest Diana. Kurde, ile tu się dzieje, ale spoko, możesz sobie laskitować, wracę do ciebie. Co tu się dzieje, proszę państwa? A zapomnieliśmy wam powiedzieć bardzo ważnej rzeczy, jaką mamy dywizję. Tak, super, awansowaliśmy. Już jesteśmy w ogóle blisko promotów ponownie, więc jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Tak, jesteśmy w silverze koreańskim, bijemy golda, może wbijemy platynę, to byłoby bardzo miłe. Aczkolwiek nie wiem, czy mi się uda to na takim pingu. Ale się postaramy przynajmniej. Tyle. Postaramy się na pewno. Ale postaram może się dzisiaj pokazać. W ogóle chyba na LCS-ach to było, wyszło, że właśnie grano korki, jak już wcześniej wspomniałem, pod Triforce'a i następnie jeden czy dwa itemki pod AP. Ten nowy itemek pod AP, co tak? I tak. I kto miał rację, Powiem ci, że ja budowałem tak korkiego od zawsze, znaczy od zawsze, od jakiegoś czasu. Wydawało mi się to mega strong, no. Dobra, no, to nic nie było. Będę postarał się, może właśnie spróbuję coś takiego zrobić w tym odcinku. No ale zobaczymy, jak będzie nam szło. Mhm. Na razie jest spoko, mi taka linia odpowiada, farmić się i farmić. Zachęcam was wszystkich do oglądania odcinku tańczący z nabami Valkyria, bo tam właśnie były te playsy takim korkiem. To był w ogóle najlepszy odcinek, był jeszcze Taocin. Może przez to nie był najlepszy akurat, ale no spoko był. Nie mam tutaj za bardzo jakich zgrabować, może coś tutaj zrobimy. Oj, nie. Spokojnie. Nie będzie tak źle, słucham. Dobra, mnie nie były nawet jeszcze w bazie. Nie też. Ja mam ponad 2000 tego golda, więc. No ja też mam. Nie mało. Może wracajmy niedługo. No myślę, że puszlimy to i możemy wracać. Masz bardzo dużo pieniążków, mało many, to pewno warto. On jest strasznie. Się zastanawiam, czy pójść tego Blade'a, po prostu ten duży miecz, czy po prostu Triforce'a tradycyjnie. No ale że planowałem tego pod AP, że to pójdę tego Triforce'a. Idź w Triforce'a na pewno, będzie spoko, nie pożałujesz. Tak jak to widziałem na RCS-a. A tak było na RCS-ach po prostu. A zresztą sami wiecie, że ja wymyślam mety najnowsze. Okej, weźmy sobie trochę tego, trochę Kotka tego. Kotka nie mam, ale będę ufał w twoje chile z minionków. Dobra, zobaczmy tą W. Ej, faktycznie, od. No ale trzeba grać ostrożnie teraz z tym Veslowem na końcu. Bo pamiętam, jak nie wiem, przed tym patchem jeszcze tak ludzie po prostu cały czas nadużywali. Jeszcze jak się grał pod kropelkę, to po prostu ludzie nadużywali tego. Okej, mam szóstkę. Dobra, możesz dużego wejść. No, dobra, teraz nie no, weź sobie. Ja wezmę, co tutaj się uda. Tak już go z tego hitowałem, żeby nie było. No myślę, że teraz będzie ten przyjemnie, jak kogoś zgrabniesz, mamy szansę zabić. A, tutaj nie mam ustawionych bindów, a chciałem się im pośmiać w twarz. No, blisko Janka śmieje. W ogóle pamiętam, jak, nie wiem, to było jeszcze przed chyba tym sezonem. A, nie jestem od life. Jak po prostu ludzie baitowali, no nie, no, może jeszcze w zeszłym nawet sezonie, jak ludzie baitowali na ten śmiech przed samą wieżą, albo się cofali.
Albo się śmiali, po prostu, żeby zirytować przeciwnika. Ile chwili na to. Dobra, tu jest ping jakby radę. Co i bronimy go. Ja nie będę raczej kawał, bo będzie ciężko ten. W takiej pozycji powinno na... Może do tych szaków wejść. Myślę, że mamy teraz jakąś przewagę może. Tak, a jak z itemami on? Na pewno mamy przewagę. Nie chcecie jej zwołować? Dobra. Damy radę i z tym. Nice, musiałem zabić akurat to. Nie, bo nie chciałem też heala marnować, wiesz, więc nawet bardzo. A ty miałeś jeszcze heala, to spoko. Ta, wezmę! No. No wiedziej. Nie chciałem po prostu go, że tak powiem, ten. Chciałem zaoszczędzić. Nie, świetnie wyszło. O kurde. Nie mam manes. Tak. Mam nadzieję, że uda ci się przeżyć po prostu. No nawet animacja się nie skasowała. Fuckers, no zbiła mnie strasznie mocno. Ale 6 dnia? Masz węgar? Jeszcze? Przecież byś sobie dał radę. No, no nie, ona miała... Ona ma double buffa. I raczej nie bardzo. No strasznie mnie ze słowa... Ale wyszedł z tej... On miał 5 stacków. Też. Następna razem wezmę potka. Nawet dwa. Okej, tam widzę, że... Chciałem powiedzieć prać stalker. Puszują na hardo. Bo. Dobra, teraz potrzebujemy ciebie. W ogóle zabrała mu tego. Rzutkę rocznego. No nie, fajnie. Raczej tam Rengar kombinuje. 6-7 ogólnie. Jak tam karma nam idzie. Przegrywa w last hitach, nie fajnie. Ten Yasuo, nie chcę znowu Yasuo strasznego. Koreański Yasuo, no. Szkoda, że teraz. Ale oni też nie mają w sumie. Nie mają w sumie też jakiegoś super teamu na ten. Na to podrzucenie, że tak powiem. Dużego weź. Dobra, Diana jest raczej w okolicach mida i Rengar kampi na kantry. Na podstawie. Okej. Okay. Dobra, zrobili. Dobra, to nam wzięli. A oni zrobili go we dwójkę, czy jak? Czy ona flash? Nie, tam była Diana. Aha, spoko. To akurat nie fajnie teraz, ale... No wyszło tak, cóż... Tak grabnie jesteś, myślę, że jesteśmy w stanie zabić. Ma chwila jakby co tam. Aj, daj spokój. Nie pykło. Ostatnio widziałem właśnie jak Madlife strzela z tak kosmicznych zasięgów z tego Q. No Madlife, on po prostu oszukuje tę gierę, te huki są z takiego dystansu. Chce być jak Madlife. A, myślałem, że jakąś głupotę akurat teraz zrobi. Uda kill jest naprawdę, no jak uda ci się grabnąć, musi chyba się cofnąć nawet. Na bank. Okej, ale to my możemy... No to push. Akurat podpuszować. Niech traci. O, Diana! Ja mam swoją Valkyrie i chwilę jakby to. Ale ona bije, to jest po prostu kosmos, nie? Nice! Możemy lecieć dalej, słuchaj. Nie mam many w ogóle. Ale nie, no nie mam many. Ja też tego nie zobaczę. Dobra, to pewnie po prostu... zrobił Valkyrie, jeśli mógłby być mały problem. Ale to nie, tak Kali nie mam w ogóle. Oj, uważaj. Ale ja jestem daleko troszeczkę. Ona nie ma... Pięknie, stary. No właśnie, ona nie ma ulta, tak. Ona nie ma ulta, wiesz. Ach, nie zdążyłem. Dobra, wiesz co, ja chcę zwardować cały czas, tak szczerze. Pozwolisz, że by tutaj Yasuo na mnie wparował. Okej, ale serduszka. Ja się chyba cofnę, wiesz? Okej, ja trochę tylko po prostu tą falę postaram się. Ale trash jest outlevelowany. Okej, weźmy sobie teraz szybkie budki i lecimy sobie w... O, aż będę miał Triforce'a skoro, więc jest... Ej, ja to złożę na bank Frozen Heart'a. W ogóle zraszuję go chyba, tak szczerze. U nas nikt innego... A, Volibear. Volibear
leci sobie w co innego. Ty masz pinka, czy nie? To ja wezmę. Tak, mam. Bo mam dość dużo golda. No, ale jeszcze wezmę na wszelki wypadek, bo naprawdę jestem do przodu, jeden na mankę, pod. Ja potrzebuję jednej rzeczy jeszcze, bo ciągle mi tego brakowało. Możesz się w ogóle przejść na inne linie, że tak powiem, porozmawiać. Ja powinienem sobie tam poradzić, nie powinienem mnie chociaż dwóch na jednego nie chcecie za bardzo zostawiać, ale ta karma... Nie, no ja sobie poradzę, myślę, no, szczególnie, że oni tutaj zabijają tą linię. Nie, no wiesz, to na razie nie mam co robić, bo karma jest po prostu sama. Na topie jest dwóch, już nikogo od nas nie ma. W sumie Madlife by zromował może. Nice. Leci dalej. Ja jestem, mam Valkyrie cały czas, więc jak nie, no, nie mam, jeszcze 5 sekund, więc nie bałdzę. To minionki sobie pojedz. A chętnie. No ale później, co? Póki nie ma tej tak, wiesz co? Stawiam Warda i lecę na midę, bo tam może się coś dziać. Tak, tam się coś dzieje. Ja starwam 5 sekund. A ze mną może. Albo zniszcz sobie i zostań jednak. A my tam porobimy czy siak tę riwenkę. Spoko. Okej, całkiem prawilnie. Idę sobie postawić pinki i takie tam. Ja to mogę, wiesz, tym korkiem grać w miarę bezpiecznie z tymi rakietami, wiesz. Więc może spokojnie tam pomóc innym, bo sobie chyba tak średnio radzą. 13-8, całkiem spoko. Pesza. Bot generalnie wygrywa jak zwykle. Okej, może coś tutaj porobimy. O, aczkolwiek. To co? Niech zużyje Q. To cały czas. I teraz bijamy. Jeszcze go zabiję za chwilę. Okej, bardzo fajnie. Jeszcze mam potki. Ktoś ma fraga. Teraz wbijam do ciebie. O kurde. Lecę. No niestety. Zabijesz tego Thresha, choć. No nie, dobra, uciekaj sobie, to jest Diana. Diana, nie ma szans. Okej, tutaj się kończy. Dobra, to jest teraz pod ten item. Nie wiem kiedy jest Drake, to jest straszne. Okej, może coś posiedzę na tym bocie. Żabami nie zmienia. Diana w dżungli. A no jest. Całkiem. Szczególnie w porównaniu do naszego Rengara, oh my god, chyba to ani razu. Było słabe akurat, trochę. Nie, wbijamy oczywiście, że nie? On nie ma ulta. Kane nie ma ulta. Wiem, super. Ale wiesz co, 3-2, a ta karma nie jest taka silna. A jeszcze Riven, Riven szedł. No, nie bardzo dlatego. Trochę speniałem. Dziwne jest teraz to w Blitzcranka. Chyba jest naprawdę zbugowane i... Strasznie krótko daje ten movement speed. Dobra, mam dla ciebie parę pieniążków. No. Łatwa pasywka dobija tego dużego. Kurde, nie właśnie. Dobra, tutaj on chyba jest dużo i tak. Jest zmiana. Wiesz co, nie wiem co tutaj. A nie, no chyba powinniśmy. O, pieniążek. O, jest Drake. Tak, zróbmy go, nie ma Yasuo, musimy przyjąć Drake'a, nie ma innej opcji w ogóle. Jest Diana jak coś? No, dlatego ja już tak wycofuję z lekka. O kurde. Ej, czemu ona po prostu nie pociągnęła za tą latarnię? Bo ona chciała najpierw pobić i potem się cofnąć, ale... Wspomniała o czymś bardzo ważnym. Chodźmy, możemy temu. Ojej. Dawaj, Rengo. Ten slow. Nice. Nice. Bardzo prawilnie. Ale to patrzymy. Tak bym chciał wspomnieć, bo ja... No niestety. No ale... Tu akurat nie wiem, czy coś poradzimy. Po prostu weźmy to. Teraz botu, Leino. Możemy się zbijać, że tak powiem. Dobra, na pewno trzeba tego pana zabić. Mm.
No naprawdę Madlife by trafił. O, dobra, widzę, że tutaj no, tylko ja nie trafię. Spoko, ale na tym topie, panie, ja to po prostu mykam stąd. Może puszniecie trochę? Nie sądzę, a tu zobaczymy, co z tym będzie. Spoko, spoko. Ja raczej. Do tego Rengara się boję, bo za chwilę Diana przyjdzie i po prostu go zbrystuje. No, albo Riven po prostu. O, Wolimisz. Wolimisz w ogóle bardzo fajnie tutaj. 13 na 11 widzę. I sieknij ją jeszcze raz. Aj, misiu. Oj, misiu, misiu. Korea, kurwa! Dobra, ja pójdę na topa. Ja idę uratować misia, bo zaraz mi tutaj zdechnie pewnie. Czy nie? W sumie? Jakoś się jednak trzyma. Spoko. Dobra, ty sobie tutaj farmisz. Ogólnie spoko chyba. Jakam z farmą. Jestem w tle. Wtedy się nam da. Ej, w fragach mamy niesamowitą przewagę, ale w puszu jakoś nie bardzo. A blue buff, no, coś tutaj się też dzieje. Halo miniony tutaj. Co on robi dżunglę jakby? Nie, za ciebie tutaj lecę. Okej. Możemy tego trochę przyszła. Na bezpieczną pozycję i bum 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 strollowani by Blitzcrank. Znaczy, to nie jest Blitzcrank, sorry. Oszukałem. Nie ma za bardzo jakiej grabnąć tutaj. Ja bym tak troszeczkę poszedł pomiędzy dwóch towerów. No ale to wyszedł na naszą korzyść ten teamfight. Bardzo, bardzo. Okej, ja sobie myknę. Dobra, minionki same pchnęły. Jest Frozen Hercik. Frozen Hercik się tutaj przyda na wszystkich. Dosłownie wszystkich, oprócz Thresha. No bo wiadomo, Riven polega na atak speedzie, nie no, ale wiadomo, mamy armor. Jasło na wszystkim. Kayle też polega bardzo, bardzo na atak speedzie, jak widzicie tutaj. Czy no wiesz, że możemy puszczać. Diana też trochę. No dobra, może. Ej, właśnie, Diana na topie. Podoba mi się taka sytuacja. No ja z tych swoich rakiet troszeczkę wbiję. Nice. O, a, Diana, dziewczyno, Diana. Co ona? Ona już nie żyje tam generalnie. My tam do was śmigam. To będzie miał teraz pytanie, kto będzie miał blue? Kto ornie raczej Diany? O, może mi się nawet uda. O, dobra, więcej asyst dla nas. Bardzo fajnie. Mi się bym przydał blue, zmarnowałaś, co nie? No. Byłoby spoko w sumie dla ciebie, ale... Jest redzik, jakbyś chciał. No niestety. No później, muszę sobie tego chociaż ten... Ten, który sobie złożył. No i teraz pójdę w Last Whispera. Kurde, nie mogę tam usunąć im tego Warda. Jasło. Kurde, oni wszyscy bardzo... Aha, bo zobaczmy ich farmy i generalnie tutaj... Wiem, dlaczego ta gra jest taka wyrównana. Czemu? Farma? No, w farmie są lepsi. Są wszyscy. No ja wygrywam na swojego, to. No wiadomo. Ale reszta drużyny nie jest taka dobra. Okej, biegnę tam, biegnę. O kurdełe, co tutaj się będzie działo? Proszę cię, że jestem tutaj z tobą. Jestem drabny. Nie wiem, po czym zegzystowałem sobie, ale... Poczekaj, że tu... Czekaj, a może tutaj coś zrobię bardziej? No pewnie. Tutaj są. Ej, tylko ty jesteś tam. Są miusieńki! Nie no... Przeliczyłem troszeczkę. Blitzcrank zegzostowany!
tam karma zabiła i tak z tego post wybuchu, ale kurde, jaka spuszczelina. Sfailowałem flesza, w ogóle sfailowałem prawie. Spoko, ale Pusherino too strong. No bo ten Yasuo, mimo że nie ma jakoś fragu, Riven. No to no właśnie, Yasuo i Riven po prostu swoje będzie spamował EQ, EQ i push. Dobra, ja teraz sobie złożę Banshee, żeby mnie tutaj nic nie denerwowało. Myślę, że będzie spoko. Trochę będzie w sumie na to. Na Diane się w ogóle przyda, jak ona feluje na tobie swoje Q, tak? Mhm, tak, tak, tak. Wtedy nie może. Ma zmarnowany cedek. Aj, pacnął. Co za Kayle? Okej. No, Dragona, Dragona, Dragona. O, no właśnie, właśnie, właśnie. Come on! Ile tu jest pinków w ogóle na tej mapie? What the fuck? Nawet ja sobie kupiłem to ulepszenie do tego itemka. Oh my god, ja mogę zbijać. Jak to się dzieje czasem? To wydawało się spoko. O, co, co, damy radę. Wow. Nice. Czemu ona nie wzięła tej latarni, to naprawdę nie mam pojęcia. Tutaj z tyłu mamy jakieś towarzystwo. Coś jest ze mną tutaj? Jesteśmy we trójkę na... Wiesz co, na... Na trójkę chyba. Na trójkę. Oj, oj, oj. Dobra, 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 ja mam. Nie mam. Ach, szkoda, bo. No, zaostrzelowałem. No, właśnie drugi raz tak właśnie zrobiłem tak. Nic samo, nie że zrobiłem. Się wysunąłem, a nie miałem Valkyrie jeszcze. A ja nie rozumiem za bardzo, czemu nasza karma, znaczy ona robiła blue buffa? Chyba tak. Fuck. To nice throw był teraz, bo. Karma, karma, karma. Nie no, ta karma nic nie robi praktycznie. Nie no. To by pomogło mu bardziej. Daj mu tarczę czy coś. No właśnie. Nie, ona woli chwilę, słuchaj. To nie jest karma, która będzie zdobywała ten asysty. Albo pomagała teammatesowi. Chociaż trochę nipsów już mam. Karma jest świetna w ogóle. Chodź tego wrażenie. Potem buszujemy, co? Ja bym tak polecił. Mhm, jeżeli będziemy w dwóch, to oni muszą co najmniej w trzech przyjść. Dokładnie, dobra, to lecę już, lecę. Ale no, jesteś dużo, dużo farmy, więc... W ogóle korki pod tego bile jest naprawdę cudowne. A co już masz, co już masz? Aha, ty masz Eko Ludę, okej. To nowy itemek, wiesz co, naprawdę... Skill, panie, działa też z rakietami, panie działa. Mhm. Musisz jakąś penetrację na pewno kupić na tego Korkiego. No tak, tak, właśnie sobie kupię tego Lazyspera, później teraz składam tego Infinity Blade i następnie ten magiczną penetrację. Wojstafa, tak? Tak, 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 tak. No to bardzo fajny build. Ja miałem tak szczerze zamiast jakiegoś tam itemka. Ja miałem Triforce'a, Bloodthirstera, Voidstaffa i maskę i buty. Tak, tak. Chyba jeden item przy... Co my powinniśmy wykorzystać to, że w fightach mamy straszny ten... Wiesz, w porównaniu do nich. Mhm. Zobacz ile ma tego, z dwóch lat tutaj jest dostał. Jakby co? Nice. No. Jedziemy już generalnie. Spoko, spoko, tutaj jest cała drużyna z nami, możemy pusznąć, oni tam są na midzie, no, wszyscy, no, ale my po prostu wejdziemy im do bazy, definitywnie. Do bazy. W ogóle musieliśmy wykorzystywać to, że mamy straszny pok w porównaniu, oni nie mają żadnego poku, mhm. Tak naprawdę. Oni muszą z nas po prostu wejść, a jak będziemy, wiesz, kontrolowali dystans, to mamy ich z garści, tak jest przynajmniej moja opinia. A też muszą się pilnować, bo jak ich grabniesz, to jesteśmy w stanie ich zbrustować. Dobra.
Warto zabić takiego tresza? Być może bym uciekł nawet i był słabo. O, mi się żyje, świetnie. Bierzemy... Musiałem z Hillnerem go, ale bo nie wiem, czy ta pasywka... Ej! A dobra, jest. Ale nie wiem, czy on da radę, tak szczerze. Ta nie ma w ogóle tego, słuchaj. Ufa. Ej, co się właśnie stało? Nie wiem, no zostałem zabity w tym momencie. No to chyba... No myślę, że dla was będzie game, maybe. Bo radę skończyć, myślisz? Wszyscy nie żyją. Jakby w sumie ten Rengar to był. O, tankuję. Nie no, Rengo akurat defował bardzo ładnie. Zostaw mnie! O, zgrabowałeś tego. No, niestety. Poświęćcie jednego po prostu i uciekajcie stamtąd. No co ty, ja tu nikogo nie poświęcam. A ma skończony ten itemek? Ta shielda, czy nie? Dobra, poświęcę co jednak siebie. Ale nie dam mojego misia! Mój misiu! Idź i bądź wolny! Tak, ja idę na bota, na tego, to poznaczy się. I co napisał woli miś? Bo nie pamiętam. O, że masz ten super sens, że tak powiem, sens... jak to się nazywa? Jakby to powiedzieć, że masz dobre refleks, nie refleks, tylko tak sens gry, o. Aha, to fajnie. Że siebie poświęciłeś, wiesz, poświęciłeś zamiast całego teamu po prostu. Ach. No ja sobie wezmę Reda jako nagrodę za dobrą grę. W ogóle jedna rakieta potrafi zrobić, to pięknie. Ja już mam Banshee. Powinienem... Ja sobie zrobię to i skończę Infinity tak naprawdę. Okej. Okay. No w sumie fajny beat. Nie brakuje. Tylko nie masz Slave Steela, to jest tylko taki jeden mały problem. Nawet na tym jest w miarę, tak masz woli misia ciebie, więc tak powiem, ufam wam. Mhm. Tak, bo to masz taki build pod tak kosmiczny damage, że to jest po prostu masakra. Poczekajcie na mnie. Nie chcę za bardzo tutaj... No to dość ryzykowne, ale... Uważać, drużyna. Ej, co się stało? Halo, Diana. Albo disconnect. Dobra, ale tak czy siak byśmy ją zabili. Barona! Oh my god. Barona, bym to można zrobić. Triple kill! Albo dragona. Ja to bym... Już to skończył. Wierzę dragona. Chociaż nie! Nie, masz? Nie masz, nie szkoda. Ale przynajmniej weźmiemy towerka. Skończymy to w ogóle już. Czy kończymy? Ale serio, ja bym kończył. Cztery osoby nie żyją. Dałem inhibitor po prostu. Będzie łatwiej. Uwierzam. Definitely not mad life. Ale ciężko jest, bo czasami mi po prostu fajne by graby wyszły, gdyby nie ping. Tak szczerze. Kilka na pewno akurat było takich. Czy na topa idziemy? Na topa, jazda. O! O kurde! Ten damage od Korkiego. Oj. Triple kill. Teraz małe troły, ale... No myślę, że to i tak gra wygrana, mimo wszystko. Ale mimo baza, tego no właśnie, zobaczmy ich bazę. Szkoda, że towerka nie wzięliśmy tylko tego... ostatniego tutaj, ale... Dragona po prostu. I pozostali... Dobra, karma sama raczej nie weźmie. Teraz wyszło słabo, bo biliśmy się pod wieżą i oni już jednak tak wstali. Ale... Byliśmy w miarę też trochę obici. No. Ja byłem przynajmniej, miałem połowę healtha tego, połowę zdrowia. Bo my się już zdrowia. Długo biliśmy generalnie tam. No i teraz ostatni kemek właśnie wolka. Ej, bo zaczęło się od pushu bota. Pamiętasz jak powiedziałeś, żebyśmy pushnęli bota? No. No to była taka akcja. A sobie może to kupią? Chociaż w sumie... Dobra. Wielki dilemat nafidowanego bota, co budować następne. No właśnie, właśnie. Kurde, mam tak duże CDR-u. Nafidowany support. Uuu, robią dragona robią. Dobra, chrzanić tam wszystko. No przynajmniej ta się stara robić tego dragona.
Woli, dobrze woli mi się, jest tak tankowaty. Czy będzie Drake? Ajajaj. Aj, karamba! No mam chwilę cały czas, jakby co? Nie, nie zużyłem na tresza. Tutaj jest Kayle, by the way, ale myślę, że... tak my to skończymy, myślę, że to jest koniec. Proszę, to skończmy teraz. Ten... Ej, ale Drake'i mamy dwa oni? Też dwa, aha. Myślałem, że jest jakieś 3-1. Super przyspieszenie! Definitely not mad life. Boom! Idź mnie stąd. Ale ktoś był... Co zrobisz w tym momencie? No, to jest niestety taka postać. Nie poradzisz nic. No i wreszcie mad life po tylu latach, na sam koniec gry! Jedź mi stąd, dziewczynko! Do widzenia! Do widzenia! Ej, na koniec jeszcze powiem, że miałem tarczę, mogłem cię uratować, ale to tylko KDA, więc... Dzięki za oglądanie, my się widzimy w następnym odcinku. Pamiętajcie o łapkach, pa pa! Do usłyszenia!